I pojechała, słuchajcie, bo auta nie zostawiam na bazie tym razem z prostego powodu. Strasznie się nakurzyło tutaj. Z prostego powodu, mianowicie powód jest taki, że jadę na 90 dni w trasę. Tak wygląda właśnie pakowanko, proszę Państwa. Tego ziomeczka trzeba będzie jakoś nazwać, słuchajcie. Dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie dnia dzisiejszego. No więc tak, dzień dobry. Jedziemy, ruszamy w kolejną trasę. To jakaś Elka w ogóle jeździ. Nie wiem, co jest 5 momentów. Dzisiaj jadę na 90 dni w trasę. Jest 20, nie wiem, któryś września. Jadę do Świąt Bożego Narodzenia. Wy jak to oglądacie, to macie już styczeń. Prawdopodobnie pierwszy albo drugi styczeń z tym odcinkiem. I plan jest taki, żeby codziennie nagrywać, jak najmniej montować, jak najwięcej nagrywać, jak najciekawszego materiału. Jedziemy. Kierunek Anglia, kierunek Wielka Brytania. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie trzeba wyjechać z Piaseczna. A, no i vlogi w 4K. Bo wlechała, wjechała, wleciała Sony Alpha 6600. Nadal krop. Ale już lepszy krok. To jest w ogóle chore. Jeszcze nie mam pojęcia, jak ja to upchnę, żeby to miało sens. Bo może tak będzie, że będzie to ze mną jeździć tak samą drogę, całą trasę. Mało wygodnie. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że bardzo mało wygodnie, ale rowerek dobra rzecz. Mam nadzieję, że będzie kiedy nim jeździć. Jakaś wycieczka przyjechała, słuchajcie. Pierwszy przystanek, mob baranów tradycyjnie. Idę po coś z KFC. Jako, że jestem w Polsce, to tak sobie jeszcze coś styknę. A potem dopiero już na granicy na Świecku sobie pójdziemy na kolację. Tak jest. Świat KFC dzisiaj stanął na głowie. O, a co tu zamknięte? Zamknęli mi to wyjście na auto, trzeba było dookoła. A to akurat krzywdy nie będzie. O Jezu, też dalej pada. Fuck. Boże, co tu tylko dwie bramki działają? Jesus. Dobra,
Słuchajcie, jaka bekowa sytuacja. Właśnie dojechaliśmy na stację. Kluczyków nie wziąłem, policzka. Dojechaliśmy właśnie na stację i prąd wywaliło. Nie było prądu. Ale już prąd wrócił. Idę się zapytać, czy to jest ta stacja. Czy nie, bo trochę zmian. Słuchajcie, akcja tego typu, że spotkałem dwóch chłopaków. Jeden jak mnie zobaczył, to była taka: ty, bo ty z kamerą idziesz, Janiak czy nie Janiak? Generalnie na stacji, jak widać, albo nie, jest ciemno jak w tyłku, bo prądu zabrakło, więc fajnie, że się świeciło przez chwilę, ale znowu prądu nie ma i nie wiem w ogóle, czy się zatankuje, czy się nie zatankuje. Jak już to kiedy się zatankuje, to wyjdzie w praniu. Chwilę tam pogadali, zobaczył sobie sprintera, pojechał, a ja stoję, jak to nie powiem co, i czekam, aż prąd wróci. A minuty uciekają mi, restauracji prądu zabrakło, a człowiek zjadłby coś w tej restauracji, no. No i sytuacja taka. Prąd wrócił, ale pani jeszcze nie puszcza na stacji, dlatego że boi się w ogóle, czy ten prąd jeszcze będzie, czy nie. Ja tutaj prowadzę live'a, pozdrawiamy cały live na vlogu, czy na live'ie, vlogawka. Sobie rzucę tak, jedno na drugie, o. Cyk. Więc padł taki pomysł, żeby po prostu jechać, pod bar podjechać. Zarąbiście się on prezentuje. Idziemy do baru, zobaczyć, czy dadzą nam coś do żarcia. W jakich cenach. A potem będziemy myśleć i martwić się dalej, nie? Może się uda zatankować za jakieś pół godziny. A to, proszę państwa, jest odgłos szczęścia. Jakoś super dużo to mi nie wyszło, bo 40 litrów. 41 litrów na 500 km. Taki wynik. Dobra, idziemy zapłacić. Za chwilę wracam. Moi kochani. Prąd wrócił. Idziemy to szybko zapłacić i spindalamy, póki jeszcze jest prąd. Co tam się? Panie, z piskiem? Słuchajcie, historia w poszukiwaniu restauracji ciąg dalszy. Tutaj jest chyba. I z przodu, zobaczymy. Zobaczymy. O Jezus, nie gaśnie, światło. Słuchajcie, Subice. Namówili mnie na live na restaurację Cargo. Jak pani zobaczyła ten duży aparat. Nie mam wam jak tego pokazać na vlogu. Muszę to nagrać z drugą Alfą, ale to jest dwa razy większe od tego, co miałem poprzednio. Dosłownie. Całe to wszystko i dwa razy cięższe. Pierwsze było to: co pan z tym aparatem tutaj będzie robił? Nic. No to dobrze, no dobrze, niech pan tylko nas nie filmuje, bo my takie bez makijażu, brzydkie w ogóle, teraz nieładne i nieumalowane, to wie pan. To dobrze, niech pan nic nie robi. I stwierdziłem, że już sobie odpuszczę nagrywanie żarcia, tym bardziej, że robiłem live'a i tak zerkały co jakiś czas, co ja tam robię. I babka jak podeszła z żeberkami, tak stanęła, żeby jej tylko nie było widać. Proszę. Więc tak, no nie mam niestety udokumentowanego tego, ale z polecenia restauracja Cargo, naprawdę żeberka zajebiste, dosłownie. Jakby jeden z lepszych żeberek, które jadłem po takich knajpach, więc też również polecam. Halo, halo, wpadłem się z wami pożegnać, na dzisiaj to tyle, idę spać. Jest pierwsza prawie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby iść spać, także wszystkim wam życzę dobrej nocy i do zobaczenia jutro. Chyba nie było na początku, więc będzie na koniec. Hey!